W dzisiejszym odcinku prawdopodobnie pokażę wam najlepsze postacie z gry Poppy Playtime chapteru trzeciego. Widzowie, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo tutaj mamy gościa, którym jest, zobaczcie, tutaj ten topielec, nie wiem, on sobie pływa, ale widzowie, powiem wam szczerze, że te postacie, które dzisiaj zobaczycie, będą jedne z najlepszych. Dlatego ja sobie biorę tutaj spawn pointa, a wy możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, a my zaczynamy naszą podróż w poszukiwaniu najnowszych postaci. Zobaczcie, jakie mamy bloki. Ej, czy to są bloki z... Z chapteru trzeciego? Dajcie znać, bo wyglądają całkiem fajnie. Patrzcie, on ciężko się po nich chodzi w ogóle. Zauważyłem, że sobie chcę tu przejść. To taki jakby po lodzie trochę, taki spowalniający. Patrzcie, tu idę szybciej, ale podskakuję tu i idę wolno. Dobra, zobaczymy lampa. Ej, ona świeci w ogóle w nocy, ciekawe. Dobra, ale zobaczmy, czy też spowolnienie ma. Okej, chyba też jest spowalniająca. Dobra, to wszystkie te bloki będą spowalniały chyba, tak mi się wydaje. No, też spowalnia. Ej, dziwne. Dziwne uczucie, ale spoko. Mamy jakieś krzesełka, może stoliki i mamy krzesełka. Możemy sobie usiąść na nim, czy nie? W sumie chyba nie. Nie, możemy tylko jedno na drugie położyć. Dobra, tutaj też mamy jakieś bloki dziwne, które też wyglądają na takie te playtime'owe. Tutaj tak samo, to też bloki spowalniają. Dobra, cyan wall. Dobra, widzę, że tutaj jest dużo fajnych bloków, które można by było powiedzieć, że wyglądają trochę jak Mario, coś takiego. Dobra, ja wyrzucam te itemy, bo nie są kompletnie mi potrzebne, ale za momencik mamy kolejną skrzyneczkę, w której będzie Crafty Corn Plush. Crafty Corn, patrzcie, jaki fajny. Ej, czy ono się rusza, czy nie? Tylko nos jakby się ruszał delikatnie. Ej, pluszak fajnie wygląda. Zobaczcie, ile ich możemy postawić. Wygląda to całkiem fajnie. Mamy Mrs. D... Co jest grony? Patrz. Ej, skakuje i mnie teleportuje jakby ostro. Dobra, uwaga, czy jesteście gotowi? Mr. Delight. Ja sobie biorę spawn pointa i odpalamy pierwszą postać, którą będzie Mr. Delight. Uwaga, pyk. Okej, wow. Patrzcie. Ona idzie za mną. Dobra, czy ja mogę z nią walczyć? Czy mnie pokona od razu za hita? O-o! Wow! Ale hita mi dała. O-o! Co się dzieje? Ej, to wygląda przerażająco. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tej pani. To ona jest teacher chyba. To jest pani Mr. Delight. To jest chyba nauczycielka, tak mi się wydaje. Ale strasznie jest szybka. Strasznie jest szybka z tego, co zauważyłem. I od razu tutaj za mną leci. Dobra, spróbuję ją pokonać. Nie wiem, czy dam radę. Czy dam radę? Wow, wow. Było blisko. Było blisko. Spróbuję ją pokonać. Może mi się udać. Czy nie? Dobra, dam radę, dam radę, dam radę. Pani Mr. Delight, proszę. Teraz jak ona mnie uderzyła, to zrobiło mi się strasznie ciemno tutaj przed oczami, więc ja nic nie widzę. Wow, wow. Gdzie to jest? Wow. Oh my goodness. To jak to wygląda? Gdzie to jest? Tu jest. No. Ej, to nie jest takie łatwe. Patrzcie, ja się wystraszyłem strasznie. Dobra, chyba ją pokonam. Powinienem ją pokonać. Wow, 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 wow. Ty, jak ona atakuje. Jest mocna. O-o, o-o. Daj radę, daj radę. Pokonam ją, pokonam ją. Pokonam, pokonam, pokonam. Czemu ja te bloki wyrzuciłem wszystkie? Tak bym mógł... Patrz, jak mnie nawala normalnie. Mam nadzieję, że już ma mało HP. Będę mógł ją pokonać. Ale nie trafia mnie kompletnie. Żadnym hitem mi nie uderzyła jeszcze. Wow, wow, wow. Jestem koło niej. Dobra. Spróbuję ją pokonać. Dobra, ile ty masz HP, kobita? Dobra, spróbuję ją pokonać jeszcze z tej strony. Tylko, czym ona mnie uderza? Jakimś dziwną rzeczą. Dobra, poczekaj. Ile ona ma HP? Wow, jest niezniszczalna chyba. Dobra, pokonam ją, pokonam ją, pokonam ją, pokonam ją. Ej, nie wiem, czemu ona mnie nie atakuje. W ogóle mi nic nie zadaje obrażeń. Ale dam radę jeszcze trochę. Ej, ona jest zbyt mocna, słuchajcie, dobra. Chyba sobie ją odpuszczę, bo nawet nie wiem, jak ja mam od niej uciec. Okej. Widzę, że ona jest strasznie, strasznie szybka. Okej, te pluszaki są tutaj. Dobra, czekaj. Jest tu! Wow! Wow, jak ją pokonać? Jak ją pokonać? Słuchajcie, ja muszę złote jabłuszko sobie jakoś zjeść. O-o. Dobra. Na szczęście nie... Nie zadaje mi żadnych obrażeń, więc to jest dziwne. Ale dobra, zróbmy sobie kill. Dobra, zobaczymy. Jeszcze raz kill. Okej. Ej, to ja mam tyle serduszek, że po prostu mnie to nie rozwala. Dziwne. Mega dziwne.
Dobra. Dobra, biorę kill małpa E. Pyk, pokonana. Patrzcie, padła. Super. Udało się, zobaczcie. Leży. Ciekawe, ile mam czasu, żeby to wszystko mi zniknęło. Ej, ile czasu tu poświęciłem na to, żeby ją jedną osobę pokonać, ale co będzie, jeśli będzie więcej tych postaci? No dobra, poszukam tej skrzynki, tylko strasznie mam ciemno przed oczami, więc to jest niefajne. O, jest, odpuściło. Dobra, to teraz możemy przejść do kolejnej skrzyneczki. Small Dog Day. Dobra. Small Dog Day. Dobra, to możemy sobie teraz odpalić tego Small Dog Day'a. Okej. Ej, on wygląda na całkiem przyjaznego. Też... Czemu on... Co jest? Czemu on się zrobił ognisty jakiś taki dziwny? Ej, halo, kolego, wstawaj. Pobudka. Ej, on był słaby. Zobaczcie. Słabiutki. Wystarczyło go raz tylko pokonać i po nim. Ty, jak ją mogę popchnąć tutaj? Ona leży sobie tutaj, pokonana, tylko jak ją uderzam, to ona wstawała. No dobra, mamy już drugą postać, więc zobaczcie, całkiem dobrze mi to wyszło. Ta druga postać nie była aż taka ciężka do pokonania, więc całkiem okej. O, krówka. Ej, może byśmy wzięli sobie, ogarnęli coś, mleko do picia. Wtedy będę mógł jakby szybciej ten ekran ogarnąć, żeby nie był czarny. Dobra, ale czekaj, teraz skrzynka ta, czy ja już tą skrzynkę zobaczyłem, czy ja już ją wziąłem, tego nie wiem, chyba tak, dobra, więc spoko. Przejdziemy teraz do kolejnej skrzyneczki, którą mamy tu i w tym momencie mamy Crafty Corna, dobra, biorę sobie spawn point, żeby oczywiście jak tylko zdedam, to polecę sobie do tego spawn pointa i odpalamy Crafty Corn. Okej, wow. Jak wygląda mega! Patrzcie na to! Crafty Corn. Ej, ta postać jest mega dobrze zrobiona. Patrzcie, jaką animację ma chodzenia. Spróbujmy ją uderzyć. Ciekawe, czy coś cokolwiek nam zrobi. Chyba, że ewentualnie tego puścimy. Patrzcie! Walczą! Pokonał! Co jest grane? Odejdź ode mnie, ty! Paskudo! Crafty Corna pokonał? Czemu? Ej! On jest taki słaby, że na hita poleciał? O, Crafty Corn. Myślałem, że będziesz mocniejszy, że mi pomożesz. Jesteś jedną z tych postaci, która nie chce mnie pokonać. No dobra, nieważne, lecimy dalej. Zobaczymy, czy kolejne postacie będą tak samo przyjazne jak Crafty Corn. Ale czekaj, to jest skrzyneczka kolejna. Mrs. Delight. Ej, ona już była. Nie, to ja już jej nie chcę. Ja już nie chcę jej sprawdzać. To nie wiem, mam tutaj jakiś Booba Fund. Nie wiem, co to mi daje, ale... Co jest? Patrzcie, założyłem coś na głowę i mam... Wyglądam jak ten słonik. Dobra. Mr. Delight. Okej, Mrs. Delight, ale ona jest... szybka. Dobra, chyba będzie słabo. Chyba będzie słabo. Muszę magiczną komendę wpisać. Kill małpa E, bo inaczej... To nie będzie miało sensu. No dobra, przynajmniej mam jakieś światełko na głowie, więc to tyle przynajmniej dobrego w tym wszystkim. Jest tu kolejna skrzynka, tą już sprawdzałem, więc musimy iść w tym kierunku. I tutaj na pewno znajdziemy kolejną skrzyneczkę. Widzowie, zostawiajcie łapy w górę, bo naprawdę te postacie wyglądają całkiem super. Mam jakieś pioruna. Ej, co ja z tym piorunem mogę zrobić? Ej, to ja zamieniam się w te postacie. Ostro. Dobra. Catnap. Dobra, catnap. Mamy catnapa, który wygląda tak. Ej, ten pluszowy misiak jest słodki. Dobra, wygląda to dosyć fajnie. Tylko trzeba by było zobaczyć, kim jest Booba Fund. Wow! Ej, jak on dobrze jest zrobiony. Booba Fund. Ej, super on jest ogarnięty. Co się dzieje? Dobra, widzicie? Naprawdę postacie są super ogarnięte. Chyba jedne z lepszych, które kiedykolwiek widziałem tutaj w tym Minecrafcie. Dlatego możemy przejść dalej do tej skrzyneczki. Jak ja w ogóle szybko pływam, mega szybko. Dobra, mamy serducho. Dobra, to sobie odrzucę tu. I mamy postać, która się nazywa Bobby Beerhug. Okej, Bobby Beerhug. Kim jest Bobby Beerhug? To jest
chłopak czy dziewczyna, nie wiem. Wow, atakuje mnie. Dobra, czyli ja mogę go, Bobby, pomóż. Dobra, pokonam cię, dam radę z tobą. Nie, chyba nie dam rady. Dobra, zostawmy go w spokoju, niech one sobie tutaj chodzą. Smiling creatures, okej, okay, dobra, dog day. Small crafty corn. Dobra, zobaczymy. Crafty corna. O, o, jaki mały. Dobra, chyba go też pokonam. Na hita, dobra, te malutkie nie są jakieś zbyt mocno, po prostu te maskotki atakują i nic więcej nie chcą robić, dobra. Buba Buba font plusz, dobra, czyli to jest Buba Buba, ten gostek, który był wcześniej elefant. Dobra, złote jabłuszko oczywiście sobie zjem, żeby tutaj mi się wszystko zregenerowało. Pinky Pig, dobra, Pinky Pig, zobaczymy. Ej, no te postacie są mega dobrze zrobione. Patrzcie na jego uszy, jak się ruszają. I on cały czas na mnie patrzy. I on ma jabłuszko. Tak idzie, patrz. Ciekawe, czy świnie chce zaatakować, czy villagera. Ej, właśnie, gdzie są villagerzy? Czy oni się ukrywają? Halo, panowie, gdzie jesteście? Villagerowie się chyba ukrywają przed tymi smiling creatures z Poppy Playtime chapteru trzeciego. Ale gdzie jest Catnap? Mamy go! Jest Catnap. Dobra, widzowie, patrzcie na to. Wow! Najlepsza postać chyba ever z tego wszystkiego. Wow, Catnap. Ciekawe, czy... Patrzcie. Piggy z nim walczy! Dobra, ale Catnap jest na mnie jakby się uwziął, więc... ja sobie podejdę do tych elefantów i tego wszystkiego i zobaczymy, kto z kim będzie walczył, więc ja się tutaj delikatnie ukryję, podpłynę sobie, żeby on mnie aż tak nie atakował. I Piggy, patrzcie, Piggy go atakuje. O, masz ty. Dobra, ej. Wow, on wyszedł naprawdę mega dobrze. Ej, spróbujmy go zrzucić tutaj, ciekawe, czy dam radę. Tylko do wody. Czekaj, o, jest. W wodzie, patrzcie, dobra, idź, atakuj go, atakuj tego, Catnapa. Masz, one po prostu pływać nie umieją. Nie, jeszcze mnie zatruł, no. Co za łajza jedna, no. Dobra, w takim razie ja sobie po prostu popłynę z drugiej strony i będziemy musieli tego Catnapa pokonać i ewentualnie... ponoć jeśli którąś z tych postaci pokonam, będę mógł się w nie wcielić, więc będziemy mogli zobaczyć, jak one wyglądają, ale musicie dać znać, czy chcielibyście zobaczyć, że jak to będzie, jeśli bym się wcielił w taką postać. Dajcie znać w komentarzach. Nie wiem, czemu one mnie atakują. Dobra, czekaj. Catnap, proszę cię, odpuść mi, daj mi sprawdzić inne postacie. Dobra, ja sobie biorę killmaupa E, żeby te postacie mnie tutaj nie cały czas nie atakowały, tylko chciałbym zerknąć. No te dźwięki są dziwne. Dobra, gdzie jest jeszcze jakieś... gdzie są jeszcze jakieś postacie? O, jest tutaj coś. Catnap już był. Dobra. I czy coś jeszcze będzie? Halo, gdzie są skrzynki jeszcze jakieś? Nie ma już, to wszystko? Halo. Dobra, spróbuję przejść się po całej wiosce i zobaczymy, czy może tu gdzieś będą jeszcze jakieś postacie. Dobra, widzę, że tutaj już byłem. Okej, okay, przeszedłem tu. Tu jest skrzynka. Mamy! Small Hoppy. Zobaczymy, jak wygląda Small Hoppy. I jeszcze tu jest jakaś skrzynka. W niej jest Small Buba. O! Ej, to będzie ciekawe. Small Buba. I widzę, że tu jest skrzynka. Dobra, odpalamy, zobaczymy, co to jest. Kissy, Missy and Poppy? Co to jest? Dobra, i zobaczmy Kissy, Missy and Poppy. Patrzcie. Co jest? Ty! Patrzcie, oni są przyjaciółmi. Kissy, Missy i Poppy? Razem? Dziwne. Dobra, Small Corn, Crafty Corn. Dobra, nie podchodź, bo zaraz... Ty! Co jest? Dobra, musimy jeszcze sprawdzić tego Small Hoppy. Czy on będzie atakował? Chyba tak. Wow! Jojko, się wystraszyłem chwileczkę. No dobra, ale jeszcze kogoś mieliśmy sprawdzić. Czy to będzie już wszystko? Piki Pigi. I tu Buba Buba to już mieliśmy. Small Buba. Więc widzowie, jak widzicie, naprawdę całkiem ciekawe te postacie. Chyba jedny z lepszych, jakiekolwiek widzieliście pewnie w Minecrafcie.
bo ja sam powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że te postacie będą aż tak dobrze zrobione. Dobra, ja stawiam tutaj kilka postaci, zobaczymy co się będzie działo, jak one będą walczyły między sobą. Zobaczymy kto wygra, patrzcie, Smalbuba. Dobra, Kissy Missy, Crafty Corn, Smog Doggy Do... Co? Ta nauczycielka wszystkich tak rozwala? Patrzcie, dobra, PG, dasz radę z tą nauczycielką. Catnap. Smalahopi. I jeszcze może zrobimy tak, to i to. Dobra, odpalamy, buba. Crafty Corn chyba jest słaby. Patrzcie, Kissy Missy wyleciała w powietrze. Dobra. Widzowie, jak widzicie, naprawdę te postacie wyszły całkiem super. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy która postać według was wyszła najlepiej z tego wszystkiego. I dajcie znać oczywiście w komentarzach, czy chcecie więcej tego typu odcinków. To by było na tyle. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa.